Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Kolejne zagadnienie to systematyczność. Pewnie jak byłeś uczniem, a być może jesteś uczniem, zauważyłeś, że jeżeli wracasz do domu, nie patrzysz w zeszyty i nagle przychodzi Ci się uczyć do sprawdzianu, to masz nawał pracy, w związku z tym czujesz się bardzo zniechęcony. Tak samo dzieje się, gdy na przykład odkładasz porządki w domu, albo gdy odkładasz prasowanie, albo gdy w ogóle masz jakąś czynność do wykonania i odkładasz na bok, na bok, na bok. Następnie to się piętrzy bardzo szybko i w efekcie czujesz bardzo duże takie napięcie, że tyle pracy przed Tobą, że w zasadzie czujemy wręcz zniechęcenie, czujemy brak pozytywnej energii, a wszystko jest winne temu, że tak naprawdę nie robiliśmy czegoś systematycznie. Jeżeli robisz coś systematycznie, to tak naprawdę masz o połowę pracy mniej i mało tego, masz odciążony umysł. Więc jeżeli cokolwiek robisz, cokolwiek próbujesz odłożyć na bok, to się zastanów, czy robisz sobie kawał roboty na zaś, który Cię za chwilkę zniechęci, czy może lepiej drobnymi krokami, ale robić coś systematycznie. Spróbuj i powiedz mi, jak to działa.